odpocząć, napisał kiedyś Norwid, to znaczy począć na nowo. Otóż duchowy odpoczynek człowieka, jak słusznie wyczuwają to tak liczne środowiska młodych, musi prowadzić do odnalezienia i wypracowania w sobie owego nowego stworzenia, o którym mówi święty Paweł. Droga do tego wiedzie poprzez Słowo Boże, odczytywane i celebrowane z wiarą i miłością, poprzez uczestnictwo w sakramentach, a nade wszystko w Eucharystii. Droga do tego wiedzie poprzez zrozumienie i realizację wspólnoty, czyli komunii z ludźmi, która rodzi się z komunii z Chrystusem, z Eucharystii. Jak się dowiedziałam, że papież ma przyjechać do Polski jako młoda dziewczyna wraz z kuzynką i z kolegami z klasy, z liceum, wybraliśmy się na pielgrzymkę do Nowego Targu. Jechaliśmy całą noc rowerami, takimi małymi składakami. Bardzo przyjemnie spędziliśmy ten czas, śpiewając, modląc, bawiąc się. Na lotnisku w Nowym Targu oczekiwania, przeżycie, radość uczestniczenia w tym wszystkim, duchowo zaangażowanie w to wszystko. To jest nie do opisania przeżycie i zostało mi do tej pory w pamięci. Kiedy już się kończyły uroczystości na Nowym Targu, zaczęło padać i to tak mocno zaczęło padać. My, nie mając innej możliwości powrotu, wracaliśmy na tych rowerach z powrotem do Krościenka, więc lało jak z cebra. Samochody jechały obok nas, jeden za drugim, a my w tych strugach deszczu i w oparach tych samochodów wróciliśmy do domu. Byliśmy osmoleni, czarni, brudni, mokrzy, ale to w ogóle nie miało żadnego znaczenia. Najważniejszy był ten udział taki duchowy i taki udział w tym wszystkim i taka duchowa, niesamowita, ogromna radość i satysfakcja, że mogłam w tym brać udział. I to, co robię, to często i w moim życiu prywatnym, i w całym dziele, które tworzymy na rzecz sieroctwa społecznego, na rzecz dzieci porzuconych, niechcianych, na rzecz dzieci ratowanych poprzez okno życia, przekazywanych do adopcji, to wielokrotnie, zanim podejmuję decyzję, właśnie szukam jakiejś pomocy duchowej. Wielokrotnie doświadczałam osobiście palca Bożego poprzez działanie Jana Pawła II. Prowadzimy kilka ośrodków, ośrodek opiekuńczo-wychowawczy, który prowadzi mąż, i ośrodek adopcyjno-opiekuńczy. Co roku wakacje, bo były one początkiem naszej działalności. Papież był dobrym kolegą naszego ojca Piechnika, który był też założycielem całego naszego dzieła, więc myślę, że te drogi się niesamowicie przeplatają i jego duchowe wsparcie i jego duchowa pomoc dla nas jest niezmierzona, ogromna. Tu na tym miejscu, w Nowym Targu, pragnę mówić o ziemi polskiej, bo jawi się ona tutaj szczególnie piękna i bogata w krajobrazy. Człowiekowi potrzebne jest to piękno krajobrazu. Dlatego też nic dziwnego, że ciągną tutaj ludzie z różnych stron Polski, a także i spoza Polski. Ciągną latem i zimą. Szukają odpoczynku, pragną odnaleźć siebie w obcowaniu z przyrodą. Pragną odzyskać siły w zdrowym wysiłku fizycznym, w marszu, w podejściu, w spinaczce, w zjeździe narciarskim. Hej, Zasię wokół kręci. Jest też ten kraj gościnny, terenem wielkiej pracy duszpasterskiej, bo nie tylko siły ciała
przychodzą tu krzepić ludzie, ale też siły ducha. Bóg wam zapłać, żeście na to dzisiejsze spotkanie przynieśli tutaj Matkę Boską Ludzimierską. Bóg wam zapłać, zwłaszcza Bóg zapłać proboszczowi ludzimierskiemu, który łatwo tego skarbu z kościoła nie wydaje. Ale że był w jednym roku ze mną święcony, to popuścił. Matka Boska zawsze jest podobna do ludzi ze swojego domu. Kiedy teraz patrzyłem w Meksyku na Matkę Boską Guadalupe, Matkę Boską Indian, przychodziła mi na myśl najbardziej Matka Boska Ludzimierska, bo to taka prawdziwa gaździna podhalańska. Ojciec Święty był zawsze otwarty do ludzi. To się przejawiało również w tym, że zapraszał na mszę świętą. Nigdy nie odprawiał mszy sam. Oczywiście zawsze sekretarze, siostry, ale nie, zawsze była jakaś grupka. Ja zacząłem zapraszać, ponieważ papież miał to życzenie, dzwonię do sióstr, przyjdźcie jutro na mszę świętą. No nie dowierzały, że można iść do papieża, że można iść na mszę świętą. Co więcej, już potem poszły do Watykanu, żeby zapytać, czy to jest prawda, bo się wydawało, że to zupełnie jest niemożliwe. A potem już była taka lista, same się zgłaszały. Ta msza święta była też wielkim przeżyciem dla ludzi. Wrażenie ludzi. Wychodząc mówili, ten papież jakoś się przemienia. Jest jakaś atmosfera wyjątkowa. Na jego mszy święty widać, że on wierzy głęboko w to, co czyni, te słowa, które wypowiada. Niektórzy mówili, że jakaś jasność w tej kaplicy. No to mówię o tych wypowiedziach dlatego, żeby podkreślić, jak ludzie to przeżywali. A czasem się pytać, co wy robicie tam w tym u papieża, do sekretarzy? Odpowiedź była, otwieramy drzwi. I zawsze te drzwi do papieża były zawsze otwarte. Też na posiłki, nie jadł sam. Zapraszał ludzi, zwłaszcza biskupów, którzy przyjeżdżali na ad limina. Każdy biskup miał własną audiencję. Biskupi razem przychodzili na mszę świętą. Było przemówienie do biskupów wspólne i posiłek wspólny. Także ten papież znał tych biskupów z całego świata i oni go znali. No i wytwarzała się taka atmosfera wspólnoty, kolegialności. Piotr i apostołowie. Piotr z biskupami. Ta piękna ziemia jest równocześnie i ziemią trudną, kamienistą, górską, nie tak urodzajną jak równiny nad Wisłą. I dlatego też od tej podkarpackiej, podtatrzańskiej ziemi niech mi wolno będzie odwołać się do tego, co zawsze było bliskie polskiemu sercu, umiłowanie ziemi i praca na roli. Nikt nie zaprzeczy, że kryje się w tym nie tylko sprawa serca, wątek uczuciowy, ale także wielki problem społeczno-ekonomiczny. Strony tutejsze szczególnie dobrze znają ten problem, bo właśnie stąd, gdzie był największy niedostatek ziemi i często wielka bieda, emigrowali ludzie
daleko, poza Polskę i poza ocean. Tam szukali pracy i chleba i znajdowali je. Dzisiaj pragnę im wszystkim po całym świecie, a zwłaszcza w Ameryce, tam ich najwięcej, gdziekolwiek są, powiedzieć: szczęść Boże, niech nie zapominają ojczyzny, rodziny, kościoła, modlitwy, wszystkiego, co stąd wynieśli, bo chociaż musieli emigrować z braku dóbr materialnych, to przecież wynieśli stąd wielkie bogactwo i dziedzictwo duchowe. Niech pilnują, aby stawszy się materialnie bogatymi, duchowo nie zubożeli, aby stawszy się Amerykanami, nie przestali być góralami, ani oni, ani ich dzieci, ani wnuki. Wtedy nie zdawałam sobie sprawy, że ona będzie miała taki wpływ na moje życie. Ja wtedy miałam małe dziecko i miałam określone trudności związane już z takim 3-miesięcznym niemowlęciem, żeby bywać na spotkaniach z Ojcem Świętym. Natomiast oglądałam wszystkie transmisje, jakie były dostępne w tej telewizji, jaka wtedy była. Były to transmisje ograniczone, że tam pokazywano w zasadzie sam ołtarz, nie pokazywano ludzi. Najbardziej utkwiła mi msza święta w Nowym Targu. Ojca Świętego głos, że te góry są mu takie bliskie i że tęskni do tych gór, zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Na koniec mszy świętej ratownicy górscy i przewodnicy górscy powiedzieli, że dają mu właśnie klucz do waszej Ojcze Święty bacówki. Chodziło o kaplicę na Turbaczu. Ojcu Świętemu była ofiarowana jako krzyż Virtuti Militari, to znaczy była to kaplica zbudowana na planie krzyża Virtuti Militari, kaplica partyzancka. Ojciec Święty, odbierając ten klucz, był bardzo wzruszony i powiedział: no, pilnujcie mi tych szlaków. I to były słowa, które wtedy bardzo mnie wzruszyły, do tego stopnia, że przyznam się, że się popłakałam. Jak cała ta sprawa szlaków do tego stopnia zdominowała moje życie, że w tej chwili mamy rok 2019, a ja właściwie już od 25 lat żyję tylko w kręgu szlaków papieskich, bo najpierw była to działalność taka nieoficjalna, a potem przerodziła się już w zorganizowaną. Ojciec Święty potwierdził te słowa i powiedział, że dobrze się stało, że te słowa trafiły do ludzi i niech wędrują tymi szlakami. Dopiero patrząc jego oczami poznałam tę Polskę naprawdę. Było mi dane zobaczyć to serce polskie, o którym on mówił. To jest, moi drodzy, wielkie i podstawowe prawo człowieka. Prawo do pracy, a także prawo do ziemi. Chociaż rozwój ekonomii prowadzi nas w innym kierunku, chociaż postęp upatruje się w uprzemysłowieniu, czyli w tak zwanej industrializacji, chociaż pokolenie współczesne masowo opuszcza wieś i pracę na roli, to przecież prawo do ziemi nie przestaje być podstawą zdrowej ekonomii i socjologii. Przy odwiedzinach wypada, abym przede wszystkim składał życzenia. Więc wam życzę, z całego serca życzę, mojej ojczyźnie, ażeby to, co było siłą Polaków, nawet w najtrudniejszych okresach dziejów, osobisty związek z ziemią, przywiązanie do ziemi, nie przestało być tą siłą również i w naszym uprzemysłowionym pokoleniu. Niech będzie w cenie praca na roli, w cenie i w poszanowaniu. I niech nigdy nie braknie w
Polsce chleba i pożywienia. Spotkanie z ludźmi gór i Podgórza w Nowym Targu było spotkaniem ogromnej rzeszy ludzi, która na to spotkanie przybyła. Oczywiście telewizja pokazywała tylko obrzeża i nikt nie miał, patrząc na relacje telewizyjne, pojęcia, jak wielki entuzjazm, jak wielu ludzi, jak wspaniała atmosfera miała miejsce wtedy, kiedy on tam był. Tam był i z żalem stwierdzał, że góry się zawstydziły, niewiele ich widać, a na pewno chciał je zobaczyć. Sam człowiek gór zresztą, w tym jego przemówieniu, kiedy mówił o pięknie gór, te elementy osobistych spotkań wracały wtedy, kiedy mówi, dlaczego Polacy, nie tylko Polacy, z różnych stron kraju i z zagranicy przyjeżdżają do Zakopanego albo do innych stron górskich, bo pięknie, bo wysiłek, bo można zjeżdżać na nartach. Właściwie się czuło, że on opowiadał o sobie. Życzę więc, drodzy rodacy, przy tych moich odwiedzinach, ażeby to święte prawo nie przestało kształtować życia na ziemi Polski. I tu, na Podtatrzu, na Podkarpaciu i wszędzie, słusznie mówi się, że rodzina jest podstawową komórką życia społecznego, jest podstawową ludzką wspólnotą. Od tego, jaka jest rodzina, zależy naród, bo od tego zależy człowiek. Więc życzę, ażebyście byli mocni dzięki zdrowym rodzinom. Rodzina Bogiem silna. I życzę, ażeby człowiek mógł się w pełni rozwijać w oparciu o nierozerwalną więź małżonków, rodziców, w klimacie rodziny, którego nic nie jest w stanie zastąpić. Był otwarty na wszystkie narody, na wszystkich ludzi. Na początku w Rzymie mówili papa Polako, papież Polak. Ale wkrótce zaczęli mówić nasz papież. Poza tym potem mówili jeszcze już, jak był młody, podziwialiśmy. A teraz, jak go widzimy zmęczonego czy chorego, to go kochamy. I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym on poczyna się jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały lat moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. Życie jest pierwszym wśród tych dóbr. Kościół broni prawa do życia nie tylko z uwagi na majestat Stwórcy, który jest tego życia pierwszym dawcą, ale równocześnie ze względu na podstawowe dobro człowieka. W Nowym Targu byłem, Czurbacz widziałem, Tatr nie widziałem. I chociaż uparły się i ani rusz, i chociaż pan generał Górecki ze wszystkich sił chciał mnie tam prowadzić helikopterem, nie dało się. Zasłoniły się Tatry, nie chcą na mnie patrzeć.